Dzień dobry, witajcie. Kiedyś nagrałem filmy na temat kurkumy i kurkuminy. Linki prowadzące do tych filmów znajdziecie w opisie pod niniejszym filmem. Mówiłem w nich m.in. o tym, że kurkuma i kurkumina jest traktowana jako PAINS, czyli no, Pan-SA Interference Compounds, czyli taki związek, który wchodzi w reakcję z różnymi substancjami, zakłócając oznaczenia analityczne. Natomiast jest również traktowana jako invalid metabolic panacea, czyli takie panaceum na wszystko, mianowicie począwszy od substancji stosowanej na łysienie, aż po taką, którą stosuje się w leczeniu trądziku, cukrzycy, a nawet na jako lek przeciw zapłodnieniu, czyli środek antykoncepcyjny. Czyli dosłownie na wszystko. Tak naprawdę istnieje bardzo dużo różnych badań, kilkanaście tysięcy na temat kurkumy, kurkuminy. Bardzo dużo otwartych badań klinicznych od wielu lat, a w dalszym ciągu nie są to badania kliniczne zakończone, dlatego że za każdym razem znajduje się jakieś niedogodności, jakieś błędy w tych badaniach. Ja również nagrałem osobny film Błędy w metaanalizach na przykładzie kurkumy i kurkuminy. Link prowadzący do tego filmu znajdziecie również w opisie pod niniejszym filmem. A więc trzeba zwrócić uwagę, że chociaż tych badań na temat kurkumy czy kurkuminy jest całe mnóstwo, to jednak z nich można wywnioskować, że na siłę próbuje się udowodnić, że coś działa. Te badania mają pewne bardzo poważne, logiczne błędy metodologiczne, jak również badania kliniczne nie są kończone, gdyż również tutaj zgłaszane są pewne zastrzeżenia, a autorzy tych badań się do nich nie odnoszą, co również mówiłem w poprzednich filmach. Nie oznacza to jednak, że kurkuma czy kurkumina nie może uzyskać statusu leku tylko i ze względu na to, że nie ma dokończonych badań klinicznych czy przedklinicznych. Okazuje się bowiem, że leki ziołowe, tradycyjne produkty lecznicze, substancje roślinne stosowane w lekach ziołowych wcale takich badań klinicznych mieć nie muszą. Istnieje przecież wiele różnych ziół o statusie leku w postaci tabletek, kapsułek, nalewek, które wcale takich badań klinicznych nie przeszły. Znacie na przykład leki stosowane na zaparcia, zawierające pochodne hydroksyantracenu, tak zwane antrazwiązki na bazie kory kruszyny, liści senesu czy kłącza żywienia, które mają status leku ziołowego, a tak naprawdę badań klinicznych żadnych nie przeszły. Tak samo są te różne mieszanki czy nalewki ziołowe uspokajające, które również mają status leku. Jest bardzo dużo leków roślinnych, które nie przeszły badań klinicznych. A kiedyś wam przecież mówiłem, że każdy lek takie badania kliniczne przechodzi. Otóż musicie wiedzieć, że jest to prawda w odniesieniu do syntetycznych leków. One faktycznie takie badania kliniczne muszą przejść. Natomiast nie jest to prawda w odniesieniu do substancji roślinnych. Dyrektywa Unii Europejskiej, a w zasadzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z 2004 roku, piśmiennictwo też jest pod filmem, wskazuje, że nie są wymagane badania kliniczne i przedkliniczne, jeżeli można z całą pewnością na podstawie innych badań, na podstawie przeglądu dostępnego obszernego piśmiennictwa potwierdzić, że dana substancja jest bezpieczna, jej stosowanie jest oparte na doświadczeniu i długotrwałym stosowaniu. I jeżeli kiedyś kupicie jakiś lek roślinny, ziołowy, to zauważycie, że tam na ulotce często jest napisane, że produkt leczniczy, którego skuteczność opiera się na doświadczeniu i długotrwałym stosowaniu. To wcale nie oznacza, że my musimy mieć doświadczenie, czy długotrwale go stosować, tylko to jest związane zupełnie z czymś innym. Jest to związane właśnie z tą dyrektywą, która mówi, że aby dany produkt uzyskał status leku i był produktem ziołowym, on musi być stosowany przez bardzo długi czas. Długi czas na terenie krajów wspólnoty. Mianowicie ten czas wynosi 15 lat, a poza Unią Europejską ogólnie 30 lat. A więc musimy mieć doświadczenie oparte na długotrwałym stosowaniu, które jest konkretnie określone w tych rozporządzeniach. Jeżeli produkt leczniczy jest stosowany przez 15 lat na terenie Unii Europejskiej, w zasadzie jeszcze nie produkt leczniczy, ale dana substancja, można potwierdzić jej działanie na podstawie obserwacji i piśmiennictwa, jak również potwierdzić jej bezpieczeństwo, to proces rejestracji takiego produktu jako leku
przebiega w procedurze uproszczonej. To znaczy nie wymaga się wówczas badań klinicznych i przedklinicznych. I w ten sposób lek otrzymujemy leki ziołowe, które takich badań generalnie nie przechodzą, nie muszą przechodzić. Zwróćmy uwagę jednak, że w przypadku kurkumy czy kurkuminy nie mamy leku, mamy suplementy diety. A więc dlaczego? Przecież mamy pełno badań. Ten produkt jest stosowany już od wielu lat, a jednak coś jest nie tak. To nie jest tak, że firmy farmaceutyczne brokują, bo jak widzicie, jest wiele produktów roślinnych, które jednak status leku uzyskały, a w przypadku jednak kurkuminy to się nie udaje. Mogą tu istnieć trzy kwestie, które temu przeszkadzają. Po pierwsze, bezpieczeństwo niepotwierdzone. Po drugie, długotrwałe stosowanie przez te 15 lat w krajach wspólnoty. A po trzecie, potwierdzenie czy dowody w działaniu leczniczym na podstawie piśmiennictwa. Wydaje mi się, że ten trzeci element odnośnie do tego, co powiedziałem, jest najistotniejszy. A więc nie ma przekonujących dowodów, że to faktycznie działa. Mimo takich licznych badań, wydawałoby się nawet badań, no, takich jak metaanaliza. Dlaczego? Dlatego, że obarczone są one bardzo dużym błędem poznawczym, tak zwanym biasem. Ja absolutnie nie chcę tutaj mówić, że kurkuma czy kurkumina w ogóle nie działają i w ogóle nie są potrzebne, bo wtedy wylalibyśmy dziecko z kąpielą. Można stosować je jako przyprawy, można stosować je jako suplementy diety, jako element profilaktyki zdrowotnej, wychodząc z założenia, że raczej nie zaszkodzą, a być może komuś na coś pomogą. Nie należy jednak ich traktować jako panacea, bo jak widzicie, są to w cudzysłowie fałszywe panacea stosowane na wszystko, począwszy od łysienia, aż po jako substancje mające działać antykoncepcyjnie, aż po substancje, które leczą raka, cukrzycę i inne choroby, wydawałoby się przewlekłe, autoimmunologiczne bądź choroby uznawane za nieuleczalne. Jeżeli chodzi o ustawę prawo farmaceutyczne, to tutaj również my mówimy o produkcie leczniczym roślinnym, tak? Mówimy o substancji roślinnej bądź przetworach roślinnych. Również to ma miejsce w odniesieniu do ziół, w odniesieniu do tej dyrektywy. I również w przypadku tych produktów, tak jak wspomniałem, badania kliniczne i przedkliniczne nie są bądź nie zawsze są wymagane. Czyli podsumowując, kurkuma i kurkumina ma bardzo dużo różnych badań. Większość z nich jest jednak obarczona bardzo dużym błędem poznawczym. Także do tej pory nie wprowadzono go, czy tej substancji, jako leku na rynek farmaceutyczny, mimo że wiele produktów roślinnych i innych stosowanych w lecznictwie ma status leku. Tak więc, moi drodzy, myślę, że ten film jest takim ciekawym, trochę innym spojrzeniem na temat kurkumy i kurkuminy, bo to, że to jest cudowne i działa na wszystko, na pewno już słyszeliście w wielu innych filmach, także u różnych innych youtuberów. Moi drodzy, ostatnio patrzę, a moja żona taka odkryta leży wieczorem na kanapie w samej bieliźnie. Wiecie, co sobie wtedy pomyślałem? Że w kuchni zostało jeszcze trochę bigosu i na pewno się nie dowie, jak zjem łyżeczkę. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć!